Pan Jan Stój, dzień dobry. Pan Krzysztof Niejaworski, witamy serdecznie. Panie Janie, wiemy, że miał pan dość nietypowy wypadek w swoim życiu. Bardzo byśmy pana prosili, żeby pan o nim opowiedział. No, będąc na działce pracowniczej, prawda, w porze śniadania, no i picia kawy, oczywiście chciałem sobie przybić gwoździka do szafki, bo tam chciałem sobie coś jeszcze zamontować. No i zdjąłem okulary oczywiście i gwoździka przystawiłem, lekko go... Małego gwoździka. Małego gwoździka. Lekko go tak przytłukłem. No i uderzyłem, bo z drugiej strony, że ręką musiał przytrzymać, prawda, tą szafkę. Ten gwoździk odbił, uderzył mi w oko, prawda. Prosto w oko, prosto rozumiem, prosto tak? W oko, tak. I co się stało z tym okiem? Ono się wylało? No bo to jest takie pierwsze skojarzenie. No nie wiem, czy się wylało, czy nie, bo wziąłem, prawda, tą chusteczkę, prawda, i klękłem i przystawiłem do oka. No i plama, prawda, na nim była. Zaraz ubrałem się, przebrałem się, prawda. I pojechał na pan pogotowie. Na pogotowie. Autobusem oczywiście. Panie Janie. No tak, ale to i tak w ogóle odważnie. Jest pan bohaterem. Tak. No. I na pogotowie powiedzieli, na że oko trzeba... Na pogotowie powiedzieli, że trzeba szyć, prawda, szyć i tak oko, dalej. No, cerowano panu oko. No i serowano go. Serowanie oka, nieprawdopodobne. Panie Janie, czy... zastanawiamy się, które. Tak, możemy panu zajrzeć w oczy? Bardzo proszę. Tak, pokażmy to, jak wygląda to oko. To jest lewe, prawda? Tak. Nie do uwierzenia. Czy ja dokładnie widzę nawet tutaj, z tej odległości, że jakby ta źrenica jest bardziej rozszerzona. Widzisz, Grzegorz? Ja mam okulary. A, no ja tak. Ja bez okularów jeszcze widzę. Czy pan jakoś gorzej widzi na to oko? No, bez soczewki to w ogóle nie widzę. A ile pan ma tam diopli, panie Janie, bo wiem, że jakaś... Plus 13. Plus 13, tak. Ogromna. Czyli nawet nas pan nie widzi teraz bez Bez soczewki. Widzę tylko jasność, taką szarą. Niesamowicie, panie Janie. A pan, panie Krzysztofie, z tego co wiem, też miał, i to już bardzo dawno temu, wypadek. Proszę nam opowiedzieć, co się stało, bo wiem, że to było 30 lat. To była 30 lat temu, za czasów dzieciństwa. A teraz ma pan 31. No i to był wypadek taki po prostu w sytuacji rodzinnej. Byłem niemowlakiem, znaczy rocznym takim. No i jedno, wujek nie trzymał na rękach, no i drugi członek rodziny rzucił nożem. Rzucił nożem i niestety... Trafił mnie tym nożem. Ale rozumiem, że nie chciał w pana rzucać nożem, tylko po prostu... Ale trafiło w pana oko. Trafiło niestety na pana oko. Na mnie niestety. I od 30 lat żyje pan bez oka, a co z... protezą oka, którą mógł pan... Protezę oka miałem od niedawna, bo od 20 roku życia dopiero pierwszy raz o takim czymś myślałem. No i miałem to przez parę, no nie wiem, 2 lata, 3. No po prostu, bo to była szklana proteza i w czasie mycia takiej wypada mi podczas kamienia. I się stukła. Stukła i od dłuższego czasu finansowo nie bardzo mnie stać na to, żeby sobie od nowa. Czyli jest to właśnie, bo jeśli chodzi o finanse, wiem, że jest to zabieg refundowany. Spytajmy pana doktora w naszym drugim studiu. Panie doktorze, czy możemy refundować? Czy możemy refundować taką protezę? Rzeczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia raz na 5 lat refunduje protezę oka. Refunduje do limitu około 600 zł, natomiast koszt wykonania takiej protezy to jest około 900–1000 zł. Tak więc tą różnicę pacjent musi pokryć z własnej kieszeni. Ale to i tak chyba spora refundacja, te 600 zł jednak. Ale no jest to kłopot. Tak, jest oczywiście, kłopot. Że tak. Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Jak się zachować tak naprawdę ma człowiek, któremu się coś stało nagle, coś nam wpadło ostrego na przykład do oka, no nie mówię tutaj na przykład o rzęsie. Jak się zachować? Co zrobić z tym okiem? Taka generalna zasada jest, jeżeli coś się wbije w gałkę oczną, nie powinniśmy tego usuwać na własną rękę. Jeżeli to jest duży przedmiot, powinniśmy go zabezpieczyć jałową gazą, jałowym opatrunkiem. Można też zasłonić oba oczy, ponieważ ruszając jednym okiem, ruszamy od razu drugim. I to zwiększa uszkodzenie oka, które doznało urazu. Natomiast jeśli to jest jakiś drobny przedmiot, jakiś opiłek, to nie wystarczy, znaczy nie trzeba zasłaniać obu oczu, wystarczy założyć opatrunek na jedno oko i udać się do okulisty. Dziękujemy panie doktorze, dziękujemy również panom, życzymy zdrowia, duże zdrowia. Dziękujemy pięknie.